Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej części warsztatów świątecznych. Dziś kolęda przybierzeli do Betlejem. Zaczynamy tak jak zwykle od ręki prawej. Będzie to dużo bardziej skomplikowane niż ostatnie kolędy, dlatego że tutaj zastosujemy manewr przeplatania palców, po to, aby nam się później bardzo ładnie i płynnie zagrała ta część zwrotki. Uwaga! Zaczynamy od dźwięku do, ale od drugiego palca. Uwaga! Podkładamy pierwszy palec. Jeszcze raz Wam to zagram. Uwaga! I jeszcze raz. Dalej. I podkładamy znowu, czyli. Zagrajmy całą tą frazę. Rozpoczynamy dźwiękiem do od drugiego palca. I jeszcze raz całość. I dalej. Druga część. Jak słusznie zauważyliście, zwrotka składa się z dwóch takich samych części. Zagrajmy to jeszcze raz. I powtarzamy. Spróbujemy teraz dołożyć rękę lewą. Nie jest ona skomplikowana. Składa się akurat w części zwrotki z dwóch dźwięków. Dźwięku C i F, który już bardzo dobrze znacie. Dźwięk C i F. Zagrajcie sobie te dźwięki kilka razy. Ja używam palca piątego i drugiego. Spróbujmy teraz połączyć obie ręce. Bardzo, bardzo powoli. Powtarzamy całą frazę. Jeszcze raz. Powtarzamy. To była zwrotka. Teraz przejdziemy do refrenu. Refren zaczynamy w drugiej części klawiatury. Od dźwięku do będzie to do górne. Ten dźwięk znajduje się tutaj. Zaczynaliśmy od dolnego do, czyli od tego, a teraz przenosimy się oktawę wyżej do górnego C.
Zaczynamy od górnego C i od piątego palca. I teraz również rozpoczynamy od piątego palca. Wszystko po to, aby płynniej zagrać tą część refrenu. Uwaga. I dalej. Zagrajmy jeszcze raz. I ostatnia część. Jeszcze raz ostatnia część. Zagrajmy teraz cały refren. Zaczynamy od górnego C. I zakończenie. Tak brzmi cały refren. Teraz spróbujemy dograć do niego rękę lewą. Ręka lewa zaczyna od dźwięku C. Dźwięk A. D. I G. Zagrajmy to jeszcze raz. Dźwięk C. A. D. I G. Połączmy ten fragment. Uwaga, bardzo, bardzo powoli. Jeszcze raz. I dalej. To jest najtrudniejsza część całego utworu. Zagrajmy ją jeszcze raz. I zakończenie. Spróbujmy teraz połączyć obie części i zagrać tą kolędę w całości. Przechodzimy do refrenu.
Moi drodzy, mam nadzieję, że wspólnie zagramy tą kolędę. Oczywiście przypominam Wam o tym, że aby zagrać ją w całości, należy najpierw wyćwiczyć część pierwszą, później część drugą, a dopiero na samym końcu połączyć wszystko w całość. Zachęcam Was również bardzo serdecznie do tego, abyście przysyłali nam materiały z Waszych postępów, z tego, jak gracie te kolędy i z tego, jak wspólnie z rodzinami kolędujecie. Dziękuję Wam za to, że wzięliście udział w naszych warsztatach świątecznych.